Zacznę może od takiego niemiłego wspomnienia, ale do miłych wątków na pewno przejdziemy, czyli rok 2016. Udało się już odbić od tego dna, gdzie nagłówki szumnie mówiły, że jesteście bliscy bankructwa? Dzisiejsze spotkanie mówi zupełnie co innego. Tak, no 2016 kompletnie inaczej wyglądał. My na koniec 2016 to mieliśmy właściwie bez kapitału własnych dług, który był ponad 100 milionów złotych. No dzisiaj mówimy, jesteśmy w innej sytuacji. Właściwie całe ryzyko bankructwa żeśmy zlikwidowali w roku 2017. Ostatnim takim etapem to była sprzedaż marki parasolowej Laxit, która pozwoliła nam na spłatę PARP-u. No i w listopadzie, to był taki przełomowy moment, w listopadzie w zeszłym roku wzięliśmy się za inwestycje, czego efektem już jest no, po pierwsze to, że mamy na dzień dzisiejszy dużo większe możliwości produkcyjne w distreptazy i leku na raka pęcherza onko-BCG, ale też no, nie musimy, no, na cały czas nasz czas no, poświęcamy na rozwój, nie myślimy o tym, jak łatać dziury finansowe. Także tak, tamten etap już jest definitywnie za nami. Jakie kroki dokładnie podjęliście, żeby z tego dołka faktycznie się wygrzebać, już tak mówiąc kolokwialnie, i do jakich wyników finansowych was to doprowadziło dzisiaj, czyli trzeci, czwarty kwartał 2018? Takie kluczowe trzy etapy w zeszłym roku to było tak. No, po pierwsze sprzedaliśmy nieruchomość w Mielcu, która była związana z projektem osoczowym i no, było to duże obciążenie dla spółki, także znaleźliśmy kupca i to nam koszty bardzo polepszyło. Drugim takim elementem to było pozyskanie nowych akcjonariuszy, nowego kapitału i to było prawie 19 milionów złotych. No i trzecim, to co, o czym wspomniałem, to była sprzedaż Polfarmie naszej marki Laxit i to pozwoliło na przejście bezboleśnie 2017 roku. Także na koniec 2017 to już nasze kapitały własne to było ponad 50 milionów złotych, a dług no, spadł do 40 kilku. Zwiększenie mocy produkcyjnej, temat przewodni dzisiejszej konferencji, czyli w zasadzie zainteresowanie tymi waszymi produktami dużo, dużo większe niż te moce produkcyjne w praktyce. To mówi rynek. Tak, no może zacznę od leku na raka pęcherza, onko-BCG. W tej chwili rynek światowy rośnie bardzo szybko. Z tego rynku wypadł jeden z graczy kilka lat temu i w tej chwili no, popyt znacznie przewyższa podaż. Chcemy to wykorzystać, ponieważ mamy lek, który jest na rynku od lat 90., czyli już kilkadziesiąt lat. Jest bardzo skuteczny, ma w stosunku do konkurencji dużo mniej efektów ubocznych i no, mamy na to potencjalnych kupców. Także w tej chwili zakończyliśmy pierwszy etap zwiększania mocy produkcyjnej na linii, która jest, tak, na linii, która jest w Lublinie. A następnym etapem jest Centrum Badawczo-Rozwojowe, do którego się przymierzamy i które chcemy zacząć budować w tym roku. To nam pozwoli też no, zdecydowanie zwiększyć nasze moce produkcyjne i stać się, no może nie światowym graczem, bo to jeszcze daleko do tego, ale w tym rynku być jednym z kluczowym na rynkach, na wybranych rynkach. I w tej chwili pracujemy w trzech regionach, w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej, żeby tam te rynki rozwinąć i móc sprzedawać w momencie, kiedy inwestycja zostanie zakończona. Właśnie, wywołał Pan temat centrum, to czym my informowaliśmy chyba na przełomie kwietnia i maja, czyli bo dwa fabryki za 150 milionów, wykreślamy to i uruchamiamy plan B. Powiedzmy o tej inwestycji w takim razie. Tak, tak. No, no, zarząd stwierdził, że po pierwsze koszty no, były dużo większe niż to, co planowaliśmy. Po drugie, no też czasowo nam się trochę to za bardzo wybiegało w czasie w przód, bo i wie pan, no, w tej chwili jest tak, że no, ten popyt jest tu i teraz i chcieliśmy to zrobić szybciej, także no, rozważaliśmy różne opcje, mówiąc też o dużym projekcie i jedną z opcji to było no, budowa jednej linii produkcyjnej do tak zwanej BCG, bo to jest linia, która może służyć tak do produkcji szczepionki, jak i do produkcji leku na raka pęcherza. Zidentyfikowaliśmy lokalizację, tak, istniejącą i mamy cały
program badawczo-rozwojowy, który nam pozwoli no, na realizację tego projektu i w 24 miesiące mieć już linię, nie tylko linię gotową, ale certyfikowaną, taką, żeby można było produkt sprzedawać. Te 24 miesiące, nawiązując do poprzedniego wątku, chcemy też wykorzystać, żeby na rynkach, na których chcemy zaistnieć, żeby mieć już rejestrację produktu, ponieważ no, jest to kilkunastomiesięczny proces, w zależności od części świata, powiedzmy 12-24 miesiące. Także to wszystko chcemy zgrać w czasie, tak żeby no, w perspektywie 2 lat mieć już produkcję tego leku na raka pęcherza razy 2 w stosunku do końcówki tego roku, a końcówka tego roku to będzie razy 3 w stosunku do zeszłego roku. Wiemy, co bezpośrednio Wam daje ta inwestycja, ale co daje lokalnej biotechnologii, bo być może biotechnolodzy z Lublina też nas słuchają, też nas oglądają. W Lublinie istniejemy od 70 lat, także cały nasz personel, ponad 200 osób pracuje w Lublinie i też ośrodki uniwersyteckie, z którymi mamy kontakt, to szpitale. No, to jest bardzo pozytywny wpływ na środowisko lokalne. To jest też no, powód do dumy, że no, gracz z Lublina nie jest tylko graczem regionalnym, tylko staje się graczem światowym. Wzrost zatrudnienia nie jest jakiś taki ogromny, tak? Tylko że tutaj chodzi o bardziej o renomę, o prestiż i o to, że no, polska firma w onkologii, gdzie no, ścigają się największe firmy Big Pharma, że może zaistnieć i może w wybranych kategoriach produktów być jednym z liderów, który napędza ten rynek. Na koniec zapytam, jakie są dalsze plany rozwojowe spółki. Przede wszystkim chodzi mi o ekspansję zagraniczną, a być może też o nowe produkty. No w perspektywie 2 lat to już będzie spółka, która powiedzmy no, przychodowo będzie 2 razy większa od tego, co mamy w tej chwili. Mamy tą agendę badawczo-rozwojową, która jest ambitna i myślę, że na projekty związane z rozbudową to nie jest koniec, tylko no ja uważam, że rejestrując, cały czas się skupia na tym leku BCG, onko BCG, ale ja myślę, że no rynek, który jest w tej chwili światowy rynek wielkości 250 milionów euro, no my możemy sobie tam sporą część tego tortu wykroić i konsekwencją jest to, że no może nawet jeszcze przed ukończeniem tej inwestycji my zaczniemy myśleć o tym, co dalej. No to tego Państwu życzę. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.